Bystrzyca Kłodzka jest już zdecydowanie miastem filmowym, a obecnie tworzona tu Kryształowa Aleja Gwiazd, czyli zbiór gipsowych portretów znanych postaci świata filmu i kultury, pokazuje, że nieodłączną częścią historii miasta są dzieła filmowe, które były tutaj realizowane. Obok odsłoniętej w grudniu ubiegłego roku płaskorzeźby Kazimierza Kuca znalazły się portrety Jerzego Hoffmana, Krzysztofa Zanussiego oraz Roberta Gonery, którzy zaszczycili swoją obecnością mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej. 7 miesięcy temu dokładnie byliśmy tutaj z Kazimierzem Kucem, było miło. Dowiedziałem się paru kolejnych ciekawych rzeczy o filmie polskim, różnych tajemnic towarzyskich i innych. Bardzo to lubię. Potem spędziłem fantastyczny dzień w Bystrzycy i to była jesień. I teraz rzeczywiście wiosna. Czy ważne wydarzenie? No, organizatorzy, czyli władze, starają się, żeby to było wydarzenie i żeby stało się ważne. Żeby tak było, no to trzeba hodować, podlewać i stworzyć nową świecką tradycję. Dzisiaj, dzisiaj są 3 asy w rękawie. No to myślę, że dobre zagranie. Dotarł do nas pan Jerzy Hoffman, pan Krzysztof Zanussi, no i aktor Robert Gonera. Faktycznie cieszy nas to ogromnie, bo zaczynaliśmy bardzo skromnie jedną płaskorzeźbą, dzisiaj 3 następne, a ja już dzisiaj mogę Państwa zaprosić na kolejną odsłonę 4 września. I myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, przyjedzie do nas reżyser pan Janusz Majewski i pani Danusia Stenka. Po oficjalnym odsłonięciu płaskorzeźb w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowane zostało spotkanie z bohaterami tego wydarzenia, które poprowadził Andrzej Sołtysik. Panie Krzysztofie, jakie dla Pana to było przeżycie, ta maska, ta ceremonia i ten dzień dzisiaj? Dzień jest piękny, towarzystwo jest wspaniałe. No maska niestety jest pośmiertna, więc teraz tak, ja napisałem kiedyś książkę Pora umierać i boję się, że ktoś to wziął serio. Dopóki przebieram nogami, bo to jest fajna i ważna deklaracja, bo pan, mimo że pan sam siebie mówi, o sobie mówi jako przedstawicielu Parku Jurajskiego. Park Jurajski, dinozaur, tak. Dinozaur, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem dinozaurem. To, Jerzy też zresztą. Tak, no nie, ale mimo to mówi pan, że ciągle są jakieś plany, prawda? A tak. Studio filmowe działa, pracuje, pan jest dyrektorem. Tak, i produkowaliśmy tutaj u państwa właśnie film Agnieszki Holland. Pokot to jest nasza praca na waszej ziemi. Właśnie. A dla nas to jest znowu okazja, żeby wybiec w przyszłość. Jeżeli ten film będzie gotowy, powiedzmy na jesień, na festiwal w Gdyni, tak słyszałem, tak. Ale nie wiem, czy to jest potwierdzone. Jeśli nie, to wiosna przyszłego roku, bardzo proszę, Agnieszka Holland i Pokot, pokaz i premiera tutaj, dyskusja, czemu nie? Bardzo byśmy tego chcieli, na pewno. Czy długo trzeba było Pana namawiać do tego, aby można było zrobić właśnie płaskorzeźbę Pana osoby? Nie broniłem się oczywiście, dość mocno, ale krótko, no bo zrozumiałem, że to jest wyraz męstwa, żeby się poddać temu straszliwemu zabiegowi, kiedy człowiekowi zakleją całą twarz jakąś lepką, wstrętną masą. No ale zobaczyłem, że koledzy mężnie, a nawet damy pozwalają sobie to zrobić, więc powiedziałem, cóż ja będę marudził. No i całe szczęście, przeżyłem to jakoś. Każda inicjatywa wspierająca kulturę jest godna więcej niż pochwały. Tu nie o to chodzi, że jest to upamiętnienie Krzysia Zanussiego, moje czy jeszcze któryś z kolegów. Chodzi o to, że jest to jak gdyby uhonorowanie tego, co zrobiliśmy i co w życiu społeczeństwa wielu ludzi odegrało, pozwolę sobie powiedzieć, nieskromnie, niebagatelną rolę. Jeżeli udało się zorganizować tak świetną imprezę pod tym szyldem, to znaczy, że i zaprosić tych gości zacnych, no to ja z przyjemnością się znajdę w ich gronie. Taka była moja decyzja, chociaż nie od razu, ponieważ propozycja była już trochę wcześniej. Jakoś nie mogłem podejść do myśli, że za życia będę gdzieś służył swoim wizerunkiem, pomijając film.
I to było takie, to był taki akt no, dość dużej odwagi, żeby jednak gdzieś się uwiecznić. No ale w tym roku tam z drobnym akcentem jakby udało się i, no i uważam, że to jest świetna idea w ogóle. Myślę, że to jest świetna idea gdzieś tam dla ludzi, którzy coś robią. Taka docena przez publiczność gdzieś tam w Bystrzycy Kłodzkiej. Nie mówię gdzieś tam w sensie, że to nie jest centrum waszego świata, bo to jest centrum waszego świata bez wątpienia. Bystrzyczan na pewno. Znajduje się coś takiego, taka pamiątka. To jest moim zdaniem bardzo zacna idea. Ten wyjątkowy w historii miasta wieczór uświetnił koncert jazzowy pod tytułem To, co w mojej głowie w wykonaniu finalisty 6. edycji programu The Voice of Poland Piotra Tłustochowicza z zespołem. Stoję pod budką, pora brzydka, przy papierosie dymu nitka. Mam zgrabne różki i kopytka, z wyglądu jestem fajny gość. Choć moknie mi na deszczu grzywka, choć nie dowieźli znów pieczywka i chociaż w budce nie ma piwka, zadowolony jestem dość. Bo cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty ma. Na świat patrzący noce w dnie leniwy diabeł.